wylądowaliśmy na Księżycu. Jesteśmy na południowym zboczu Etny, tym, na którym nie ma drzew, a krajobraz jest księżycowy, skalisty. Na szczyt wchodzimy pieszo, nie chcemy się bawić w kolejkę dla grubych Amerykanów. Mam nadzieję, że za 4 godziny dotrzemy, ale już jest ciężko. Czuć rozrzedzone powietrze. Ania próbuje łapać stopa kolejkowego. Chyba nic z tego nie będzie, więc zaraz ruszamy dalej. Całe szczęście jest słoneczko, ciepło, a dodatkowo bije gorąco od góry i krateru, więc jest całkiem przyjemnie. No i co, idziemy! Dotarliśmy do stacji kolejki, weszliśmy pieszo, a teraz będziemy wchodzić coraz wyżej. Za nami widać już kopcący główny krater Etny, a tam gdzieś po lewej jest podobno aktywny krater, z którego wydobywa się lawa, a my zawsze marzyliśmy o tym, żeby taką zobaczyć z bliska. Najważniejsze jest dobre przygotowanie. Po pierwsze, wygodne obuwie i gruba skarpeta oraz długie spodnie. Najlepiej obuwie trekkingowe, ale wystarczy sportowe za kostkę. Sandałki i klapki nie sprawdzą się tu. Ważne są długie spodnie, żeby kamyczki i pył nie przeszkadzały i ten zimny wiatr. Koniecznie trzeba wziąć sweter i najlepiej osobno jakąś kurtkę od wiatru, żeby móc je zakładać stopniowo, w miarę jak się wchodzi coraz wyżej. Po trzecie, okulary słoneczne, które chronią przed wszechobecnymi tutaj muszkami i popiołem, który się unosi, szczególnie gdy przejeżdżają tutaj busy. Też trzeba policzyć jakieś 2 litry wody na osobę. Zaczęło się robić naprawdę pięknie, jest mniej ludzi, więcej kraterów, więcej ciekawych widoków. Za nami już widać powoli krater główny. Co jakiś czas wydobywa się stamtąd taka chmura gazów, ona jest żółta, odróżnia to ją od zwykłych chmur. Jesteśmy teraz na 3000 metrów. Tak, około. Mamy 3000. Zostawiliśmy tutaj w tyle stację dla busów, już dalej można iść tylko pieszo. Niedługo spodziewamy się jakiegoś ograniczenia, ale póki nam nie zabronią i nie zacznie się robić niebezpiecznie, to idziemy dalej. Niepokojące kłęby dymu znad krateru centralnego, więc powoli będziemy schodzić na dół. Wolimy się nie przekonać, co to jest. Lokalsi mówią, że jak czarny dym wyłania się z Etny, to znaczy, że dobrze. Z kolei jeśli dym ma biały kolor, to że już nie jest to pozytywnym zjawiskiem i raczej wieszczy erupcję. Naprawdę... Kurczę. Siedzimy teraz w rzece zastygniętej lawy z ostatnich kilku erupcji w ostatnich latach i będziemy powoli podsumowywać i schodzić już na dół. Wejście tutaj na pewno było dużą frajdą. Bardzo się cieszymy, że udało się wejść o własnych nogach. A tym bardziej się cieszymy, że koszt wjazdu tutaj jest naprawdę duży i wyniósłby więcej niż nasz przylot z Warszawy do Trapani. Nie trzeba wierzyć niektórym opiniom w internecie, które mówią, że wejście bez przewodnika jest tutaj niemożliwe. Jest to jak najbardziej wykonalne.
co nam się też udało. Na dziko zwiedzanie jest o wiele bardziej fascynujące i jeśli nie macie przeciwwskazań medycznych i cieszycie się dobrą kondycją, to wtedy śmiało możecie próbować. Polecam jakieś 6 godzin i wszystko sobie to zeksplorować. A my tymczasem zrobimy jeszcze wyprawę dookoła Etny, żeby zobaczyć małe wioseczki. Niektóre z nich podobno są zniszczone przez lawę. A także może złapiemy na wieczór jakieś pyszne wino, bo Etna to jedna z najbardziej znanych apelacji na Sycylii. Schodzenie z Etny jest dosyć przyjemne, ponieważ czujesz się tutaj jak Neil Armstrong zdobywając księżyc. Nogi w podskokach, przyjemnie się zapadają.